Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jeszcze pan Anator, prosimy bardzo. Chcę zadać następujące pytanie. Po co zostały powołane rezerwaty? Powołano rezerwaty i wygonano pszczoły. To jaka to ochrona? Pytam tych z ochrony. Jak to jest? To pszczoła jest szkodnikiem? Jak to jest? Proszę wytłumaczyć. To wy walczycie o co? O to, żeby tych pszczół nie było? Żeby tej borówki puszczańskiej nie było? Przeprowadziliśmy badanie, jest borówka, ale w tych rezerwatach od wieków stały, jak ta część wygonił, ale część zostało, to wygoniliście teraz, niszczycie tą pszczołę, to jest ochrona? Jak, czy to jest zgodnie z prawem? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kto na to pytanie odpowie, to panowie nadleśniczowie, czy może ktoś tutaj, dlaczego wygoniono pszczoły z parku? Znaczy, ja to mogę powiedzieć tak, nie będzie to precyzyjna odpowiedź z tą pewnością, z tym, że tak, na terenie nadleśnic jest bardzo dużo pasiek, co pan przewodniczący z tą pewnością potwierdzi. Na terenie nadleśnictwa Hajnówka jest chyba 27 pasiek i współpraca z pszczelarzami jest bardzo dobra, bowiem uważamy, że rola pszczoły w ekosystemach leśnych jest bardzo duża, nie do przecenienia. Natomiast rzeczywiście były przypadki, ale to raczej tak z ogólnych informacji wiem, że pszczelarze nie mogli stawiać pszczół w rezerwatach przyrody, bo to nie przewidywał plan albo coś tam, ale to tak jakby trochę dziecinna igraszka, bo coś sobie dziecko ubzdura w głowie, że nie będzie tego robić, a później jeśli tam zachodzi potrzeba, to mówi, że nie, bo ja najpierw sobie pomyślałem, że nie będę robić, chociaż nie wiem dlaczego, no, tak, taka odpowiedź wymieniająca. Dziękujemy państwu serdecznie, tak przedłużyliśmy ten czas na dyskusję. Teraz chciałem poprosić pana ministra profesora Jana Szyszko o zabranie głosu. Dziękuję bardzo. Tak jak powiedzieliśmy wczoraj, została powołana specjalna komisja wnioskowa, która zbierała państwa dezyderaty, przysłuchiwała się dyskusjom. Tak jak państwo wiecie, cała debata wczorajsza będzie opublikowana. Będziemy starali się również opublikować z głosami w dyskusji, które zapadły. I teraz chciałem poprosić, te wnioski będą dopracowane, one są w tej formie skróconej, dopracowane, zostaną oczywiście ogłoszone drukiem, zostaną przesłane państwu do zapoznania wszystkim, jak również zostaną rozesłane również w wielu językach świata. I teraz chciałem poprosić pana ministra Koniecznego, który jest pełnomocnikiem moim do spraw Puszczy Białowieskiej, który te wnioski od komisji wnioskowej jakby zebrał i troszeczkę przedstawił w formie skróconej. Bardzo proszę. Panie ministrze, panie dyrektorze, panie profesorze, szanowni państwo. Te wnioski naturalnie one kształtowały się w ciągu wczorajszego dnia na podstawie wysłuchania referatów, sesji referatowej, dyskusji, jak również dzisiaj na podstawie tej wizji terenowej dziedzictwa naturalnego, dziedzictwa kulturowego, dziedzictwa przyrodniczego, miejscowej ludności. Te wnioski są wstępne, wnioski będą jeszcze podlegały naturalnie dopracowaniu, dookreśleniu, doopisaniu. Natomiast udało się je sformułować w sposób następujący. Wniosek pierwszy. Na terenie wizytowanej części Puszczy Białowieskiej występują, proszę państwa, wszystkie formy ochrony przyrody. Wszystkie formy ochrony przyrody przewidziane prawem polskim, prawem ochrony przyrody, prawem ustawy o lasach, jak również ochrony prawem międzynarodowym. Są to oczywiście obszary Natura 2000, jak również są tutaj, jest tu obiekt Man and Biosphere, czyli to jest Światowego Dziedzictwa, również obiekt Światowego Dziedzictwa UNESCO, transgraniczny polsko-białoruski obiekt. Także mamy na terenie Puszczy
mamy, odpocząwszy od Parku Narodowego, poprzez rezerwaty, pomniki przyrody, strefy ochrony, wszystkie tutaj możliwe, dostępne formy ochrony przyrody. Wniosek drugi. Każdy z wizytowanych dzisiaj drzewostanów, proszę Państwa, posiada swoją udokumentowaną historię od powstania aż do dziś. Ta historia obejmuje dokumenty, dokumenty przedwojenne, powojenne, wykazy prac, nazwiska osób, które te drzewostany sadziły, ilość sadzonek, jaka została użyta, różnego rodzaju zestawienia płacowe. Wniosek trzeci. Prezentowana część Puszczy Białowieskiej to dziedzictwo kulturowe miejscowej ludności, od wieków użytkowane przez nią dla dobra człowieka i dobra przyrody. Wizja terenowa wykazała również, że na terenie Puszczy Białowieskiej nie dokonano żadnej dodatkowej wycinki drzew, o której to informowały wszelkie dostępne media, zarówno dzienniki, magazyny, media internetowe, jak również nieuprawniony, w sposób nieuprawniony zajmowane stanowiska przez Komisję Europejską i UNESCO. Także nie stwierdzono żadnej dodatkowej wycinki drzew. Zaobserwowano natomiast dramatyczne pogorszenie stanu siedlisk priorytetowych, takich jak Dąbrowy Ciepłolubne, Olsy Jesionowe, Grądy, co oczywiście widzieliśmy, co wiąże się z zamarciem takich gatunków lasotwórczych jak klon, wiąz, lipa, olsza, brzoza, jesion, dąb, świerk i sosna. Na setkach hektarów i w setkach tysięcy metrów sześciennych poprzez synergiczne działanie grzybów patogennych i ksylofagicznych owadów. Wniosek piąty, wstępny piąty wniosek. Przyczyną tego stanu, proszę Państwa, co również wynika bezpośrednio z dzisiejszej przeprowadzonej dyskusji, jest ignorancja zaleceń zarówno nauki leśnej, która ma dwustuletni dorobek, jak i wiedzy praktyków domagających się pozyskania drewna z zasadzonych ponad 100 lat temu drzew, czego byliśmy świadectwem, mieliśmy świadectwo tego, będąc na cmentarzu w Hajnówce, gdzie powiem tak, dzięki Bogu, że ta pani zażyczyła sobie, żeby ten napis tam został zamieszczony. Dzięki temu mamy materialny dowód na to, że ktoś te lasy sadził. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę teraz pana ministra, profesora Jana Szyszko o przedstawienie propozycji programu naprawczego. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja jestem ministrem, jestem urzędnikiem, powołuję urzędników. Jestem odpowiedzialny za stan środowiska przyrodniczego w Polsce. Od 4 miesięcy pełnię tą zaszczytną funkcję, a w zakresie leśnictwa, w tym układzie wykonawczym, mam swoich zastępców. Jest tu pan doktor Konieczny, pełnomocnik do spraw Puszczy Białowieskiej, jest pan Szweder Lewandowski, minister, główny konserwator przyrody, ale również jest osoba, która wykonuje sprawy w lasach gospodarczych, jest pan dyrektor Konrad Tomaszewski. Byliśmy tu już wielokrotnie na terenie Puszczy Białowieskiej. Ja zresztą byłem tu wielokrotnie jako tylko i wyłącznie poseł, i to poseł opozycji. Ostatnio, po tym jak objąłem stanowisko ministra, musiałem się zająć sprawami związanymi z opinią, nazwijmy to publiczną, zarówno w układzie światowym, jak i w układzie krajowym. Cały szereg informacji, które się ukazało, były nieuprawnione. Cały szereg tych informacji był wręcz szkodliwy. Cały szereg tych informacji wręcz szkalowało Polskę jako kraj, który nie potrafi racjonalnie chronić zasobów przyrodniczych. A sytuacja jest całkowicie inna.
Szanowni Państwo, skoro my nie potrafimy, to dlaczego my wszystko posiadamy? Jak to się dzieje, również i w Unii Europejskiej, że jesteśmy krajem, który posiada pełną gamę rodzimych gatunków roślin i zwierząt, a są państwa, które posiadają tylko 30% rodzimych gatunków roślin i zwierząt i one mnie pouczają, w jaki sposób mam chronić zasoby przyrodnicze w Polsce. A przecież te zasoby przyrodnicze w Polsce nie ulega najmniejszej wątpliwości, że są kształtowane przez człowieka. Przecież to człowiek zastępuje siły przyrody i odpowiednio użytkuje. I to rzeczywiście jest skład gatunkowy, a jego pełnia również jest jak gdyby świadectwem kultury użytkowania zasobów przyrodniczych. Ja już tu nie będę mówił, że Polskę również oskarżano o to, że zabiła ostatniego tura. To znaczy, że jakby nie zabiła ostatniego tura, to znaczy, że te tury by występowały do tej pory, prawda? Z tym, że moja odpowiedź była taka, skoro Polska zabiła ostatniego tura, to wy zabiliście to wcześniej. A więc Polska zabiła go ostatnia. A po pierwsze nie zabiła, tylko ostatnia krowa zdechła, jeszcze pomnik posiada. Tu w Polsce. I to są początek XVII wieku. I Zygmunt III Waza chłopów uwolnił po to, żeby siano obracali dla tych turów. I dlatego mamy pełną dokumentację, jak ostatnie 23 sztuki zdychały. To samo dotyczy Puszczy Białowieskiej, a mianowicie skoro wiedzą, jak to chronić, to dlaczego tego nie mają? Ale to są reakcje moje w stosunku do ludzi, którzy bardzo często